Rozpoczynamy nową serię filmów, w których będziemy mówić o termodynamice i w tym pierwszym filmie przypomnimy sobie podstawy molekularnej teorii gazów i w szczególności skoncentrujemy się na tym, co to jest ciśnienie gazu. Te tematy, szczególnie wiele różnych zagadnień dotyczących gazu doskonałego, zostały przeze mnie omówione bardzo obszernie w innej serii filmów, znajdującej się w dziale chemia i dotyczącej kinetycznej teorii gazów. I bardzo Cię zachęcam do zajrzenia tam. A w tej serii tylko krótko sobie przypomnimy najważniejsze zagadnienia, które nam są niezbędne do tego, żeby dalej rozwijać naszą wiedzę na temat termodynamiki. I tak, w całej serii będziemy mówić, mówiąc o gazach, będziemy mówić o gazie doskonałym. Jest to gaz składający się z punktowych cząstek, które się zderzają elastycznie, czyli bez strat energii. Jest to pewna idealizacja w przyrodzie. Różne gazy są mniej lub bardziej tej idealizacji odpowiadają, jednak zawsze trochę od niej odbiegają, ale my tutaj się do niej ograniczymy. I chcieliśmy mówić o ciśnieniu gazu, więc narysujmy sobie pojemnik, taki sześcienny, zamknięty pojemnik wypełniony gazem. Tak, mamy cząsteczki gazu. Poruszają się one z różnymi prędkościami w różnych kierunkach. Te kierunki te są rozłożone równo przestrzeni, żaden kierunek nie jest wyróżniony. Średnio w każdym kierunku tyle samo cząstek leci. To jest oczywiście założenie, gdybyśmy mieli cząstki naładowane, jakieś jony i wszystko znajdowałoby się w polu elektrycznym, to cząsteczki by w przeważającej części leciały w kierunku tego pola elektrycznego albo w kierunku zbliżonym do niego, ale tutaj żaden kierunek nie jest wyróżniony. Z kolei wartości prędkości, z jakimi poruszają się cząsteczki, są rozłożone zgodnie z rozkładem Maxwella-Boltzmanna. Co to znaczy? O co to chodzi w ogóle z rozkładem prędkości? Co to konkretnie jest za rozkład? Tego dowiesz się w jednym z kolejnych filmików. Bardzo Cię zachęcam już na przyszłość do obejrzenia go. Na razie po prostu wiemy, że cząsteczki latają w różnych kierunkach z różnymi prędkościami i w każdym kierunku ich leci mniej więcej tyle samo, więc żaden kierunek nie jest wyróżniony. To wystarczy wiedzieć. I teraz mieliśmy mówić o ciśnieniu. Co to jest ciśnienie? Więc to, co odczuwamy jako ciśnienie, czyli na przykład trzymamy w dłoniach balon i ściskamy go i czujemy, że stawia nam on pewien opór, że chciałby się w naszych dłoniach rozepchnąć, jeśli go ściskamy, pochodzi konkretnie od tego, że cząsteczki latając tutaj, tak jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, uderzają w ścianki. Cząsteczek jest bardzo dużo, więc uderzają one w ścianki bardzo często i nie odbieramy tego jako takich poszczególnych momentów, że pyk, 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 uderzyło, tylko to, co odczuwamy, to jest taki ciągły nacisk ze strony tych bombardujących cząstek. Weźmy sobie na przykład jedną ścianę, powiedzmy o tą, narysujmy ją sobie z boku i co? I wiemy, że cząsteczki tą ściankę uderzają, tak? Tutaj przyleciała cząsteczka, tak? Odbiła się w ten sposób. Inna przyleciała na przykład jakoś z większą prędkością, o taką, i odpowiednio się odbiła. Inna z kolei przyleciała jakoś tak. No, w każdym razie w taki ciągły sposób bardzo, bardzo często, bardzo dużo cząsteczek w tę ścianę uderza. I taki szkolny wzór na ciśnienie mówi nam, że ciśnienie, jakie jest wywierane na daną powierzchnię, jest to siła, jaka na tą powierzchnię działa, podzielona przez wartość tej powierzchni. Tak, jednak ponieważ zarówno siła jest wektorem, jak i, co jest mniej oczywiste, również danej powierzchni można przypisać wektor, tak? Mamy jakiś tam kawałek powierzchni i przypisujemy jej wektor o odpowiedniej długości, prostopadły do niej, tak? Mamy powierzchnię i prostopadły do niej wektor o jakiejś odpowiedniej długości, proporcjonalnej do tego, jak wielka jest ta powierzchnia. To jest właśnie wektor odpowiadający powierzchni, ponieważ obydwie te wielkości są wielkości wektorowe, to lepiej byłoby powiedzieć raczej, że właśnie związek między siłą działającą prostopadle na powierzchnię a tą powierzchnią jest właśnie taki proporcjonalny, że tutaj stoi ta liczba, bo ciśnienie jest skalarem, nie jest wektorem. Właśnie ta liczba nazywana ciśnieniem, ale generalnie taki wzór, jeśli rozumiemy, co się za tym kryje, taki wzór w zupełności nam wystarcza. I jaki to ma związek z tym, że powierzchnia jest bombardowana przez cząsteczki? Otóż przypomnę Ci, że siła, jaka działa na daną powierzchnię, wyrażona przez zmianę pędu, jaka nastąpiła na tej powierzchni, podzieloną przez czas, w jakim ta zmiana nastąpiła. Tak? No i z tym odcinkiem czasu zbiegamy do możliwie jak najkrótszych wartości,
Czyli tutaj dla osób wtajemniczonych w rachunek różniczkowy możemy powiedzieć, że siła to jest właśnie pochodna pędu po czasie, ale to jest jakby tak nadprogramowo, to jest materiał z gwiazdką. O, i teraz, i o co chodzi o taką zmianę pędu na powierzchni? No więc taka cząsteczka tutaj pada, uderza o ściankę i składowa jej pędu prostopadła do ścianki, zmienia swój znak. Tak, tutaj pęd tej cząsteczki jest, ma jakąś składową równoległą do ścianki i składową prostopadłą. Tak, a po odbiciu składowa równoległa się nie zmieniła, tak, bo nie ma powodu, bo nic w tym kierunku nie stoi na przeszkodzie. Natomiast składowa prostopadła zmieniła znak na przeciwny. Tak? To na tym polega po prostu odbicie. Aha, no i ostatecznie zmiana pędu takiej cząsteczki, tej, która tutaj się odbiła, to jest w kierunku równoległym to jest 0, nic się nie zmieniło, natomiast w kierunku prostopadłym było tyle, a teraz jest minus tyle, więc zmiana to jest minus 2 razy ta wartość tutaj w tym kierunku prostopadłym. I dla, powiedzmy, weźmy sobie jakiś krótki odcinek czasu, na przykład krótki, ale nie jakiś ekstremalnie krótki, na przykład 1 milisekundę, tak, czyli 1/1000 sekundy, przykładowo. I oczywiście tych cząsteczek tutaj jest, przy takiej ściance, tych cząsteczek jest ogromna ilość, więc tutaj nikt nie jest w stanie tego śledzić, co się dzieje, ale gdybyśmy mieli jakiś super szybki superkomputer, który byłby w stanie położenia i prędkości tych cząsteczek wszystkich rejestrować, to wyobraźmy sobie, że w jakimś krótkim czasie, na przykład 1 milisekundy, czy nie wiem, 1 nanosekundy, czyli 10^-9 sekundy, byśmy sobie zliczyli wszystkie te cząsteczki, które się tutaj poodbijały i zmiany pędu każdej z nich. Tak, byśmy mieli tam ileś tam kilogramów razy metry na sekundę wynosiłaby ta zmiana pędu w tym kierunku prostopadłym do ścianki. Trwało to wszystko, załóżmy, jedną nanosekundę i to nam da wartość siły, jaka działa na ściankę, a powiedzmy ścianka ma powierzchnię, nie wiem, na przykład 100 centymetrów kwadratowych, załóżmy, czyli jest to 0,01 m2, na przykład. Tak, i to nam da, jeśli podzielimy tą wartość siły tej prostopadłej działającej na ściankę przez wartość tej powierzchni, na którą ta siła działa, to otrzymamy ciśnienie. I jeszcze jedną rzeczą bardzo ważną, którą dobrze jest przynajmniej intuicyjnie rozumieć, jest to, że dla takiego gazu zamkniętego w pojemniku, gazu doskonałego, taka wielkość ciśnienie razy objętość jest stała, no pod warunkiem, że nie wpuszczamy ani nie wypuszczamy cząsteczek, czyli pojemnik jest zamknięty pod warunkiem, że nie dodajemy do niego ani nie zabieramy energii. No to są warunki, ale jeśli nic takiego z tym gazem nie robimy, to ta wielkość ciśnienia razy objętość będzie stała. Tak? Jak to intuicyjnie zrozumieć? No wyobraźmy sobie, że mamy właśnie znowu mamy ten pojemnik z gazem, tak? Ma jakąś objętość, jakieś ciśnienie jest tego gazu i teraz wyobraźmy sobie, co się dzieje, jeśli zmniejszymy objętość tego pojemnika, no a cząsteczki tak jak się poruszały, tak się nadal poruszają, tu się nic nie zmienia. Z tego, co sobie powiedzieliśmy przed chwilą, wynika, że im częściej cząsteczki uderzają w ścianki, tym większe jest ciśnienie. A widzimy tutaj, że jeśli zmniejszyliśmy objętość pojemnika, nic nie zmieniając tutaj w ruchu tych cząsteczek, no to jasne jest, że jeśli powiedzmy ta cząsteczka w takim większym pojemniku uderzy tutaj raz, a potem doleci gdzieś tam, powiedzmy, tutaj, to w tym samym czasie w mniejszym pojemniku zdąży ona dolecieć tu, uderzyć i jeszcze wrócić, uderzyć tutaj, prawda? Więc jakby w mniejszym pojemniku cząsteczki poruszające się, przynajmniej na starcie, tak samo, będą średnio uderzać w ścianki i częściej. Dlatego jeśli zmniejszyliśmy objętość, to z tego nam wynika, że ciśnienie wzrośnie. A teraz powiedzmy, że z kolei zwiększamy objętość i umieszczamy tutaj te cząsteczki poruszające się tak samo jak tutaj, to ponownie, powiedzmy, w tym czasie, co ta cząsteczka zdążyła dolecieć i uderzyć tutaj, to w tym większym pojemniku nawet nie doleci, tylko będzie gdzieś tu i będzie jeszcze lecieć, a w tym czasie, co, powiedzmy, doleci tu, uderzy tutaj, tu i tu, no to tutaj, powiedzmy, no nie doleci, tutaj gdzieś będzie gdzieś tutaj po środku w drodze powrotnej, tak? Czyli rzeczywiście im ścianki są dalej, tym rzadziej cząsteczki będą w nie uderzać. To jest coś takiego, co pozwala nam intuicyjnie zrozumieć, dlaczego jeśli objętość zwiększamy, to wtedy ciśnienie maleje. Tutaj oczywiście z tych rzeczy jeszcze nie wynika konkretnie, że coś takiego jest stałe,
bo równie dobrze tutaj mogłaby być jakaś na przykład objętość do jakiejś tam potęgi podniesiona, niekoniecznie i niekoniecznie ta potęga musi być równa 1, niekoniecznie, no ale w przypadku gazu doskonałego to akurat jest tak, że o tego wykładnika tutaj nie ma i to jest, coś takiego jest prawdziwe, ale tego sobie nie będziemy wyprowadzać. Tutaj tylko taką właśnie intuicję, dlaczego tak się dzieje, że ciśnienie i objętość są do siebie odwrotnie proporcjonalne. Jeszcze jeden fakt, który jest dla nas ważny, to to, że właśnie ciśnienie razy objętość, taki iloczyn jest proporcjonalny do całkowitej energii kinetycznej naszego gazu zamkniętego. Tutaj całkowitej, czyli każda z cząsteczek ma jakąś energię kinetyczną, sumujemy to wszystko. Tutaj nie będziemy sobie na razie tego uzasadniać. W miarę jak będziemy mówić o termodynamice, będziemy się do uzasadnienia tego faktu przybliżać, a na razie będziemy tylko z niego korzystać. Na razie zrobimy sobie przerwę, a w kolejnym filmiku przejdziemy do przykładów, do usłyszenia.